Zaczynamy w takim razie omawianie drugiego czytania, czyli fragmentu pierwszego listu świętego Jana. To jest 5 rozdział od 1 do 6 wersetu. Oczywiście zawsze chociaż kilka słów, kilka zdań wstępu. Dla nas, tak przyjmujemy, listy świętego Jana są autorstwa tego samego pisarza, ewangelisty, który napisał Janową Ewangelię. Oczywiście nie mamy podpisów, kto co napisał, jeśli chodzi o teksty biblijne, więc potrzeba pewnego dociekania. I teraz, już pomijając samą kwestię, ponieważ jak mówię, przyjmujemy, że autorem listów, które nazywamy Janowymi, jest właśnie święty Jan, apostoł i ewangelista, ale odkrywanie tych, nazwijmy to, szczegółów dotyczących, kiedy powstało dane dzieło, gdzie zostało napisane, może się wydawać jakimś troszkę zbędnym poszukiwaniem, ale musimy wziąć pod uwagę prostą rzecz. Jeśli wiemy, gdzie dane pismo, powiedzmy list w tym przypadku, powstało, jeśli wiemy mniej więcej, w jakim czasie mogło powstać, czy w jakim, jak się mówi, nie wachlarzu, tylko przestrzeni, przebiegu, przelocie, czymś, jak powstało, to dzięki temu możemy bardziej zrozumieć samą treść. Dlaczego? No bo jeśli, powiedzmy, można byłoby dojść do tego, że, no strzelam, list świętego Jana został napisany w Jerozolimie w roku 55, powiedzmy, aha, rozumiem, to znaczy, że jeśli w Jerozolimie, to to i to i to. Ale wiedząc, że Jerozolima została zburzona przez Rzymian w roku 70, to już by nam dużo powiedziało, ponieważ po roku 70 bardzo mocno zmieniło się myślenie nie tylko samych Żydów, ale w ogóle no, wszystkich związanych z Jerozolimą. To był jakiś wstrząs, coś bardzo mocnego, więc prawdopodobnie to jest jakaś granica, która wyznacza też sposób rozumienia, sposób przekazywania informacji. Podobnie z miejscem. To też ma swoje znaczenie, czy list został napisany tu, czy tam. Dlatego, że no powiedzmy, jeśli został napisany w jakimś mieście, a wiemy skądinąd, że w tym mieście działały jakieś grupy, powiedzmy, przeciwne chrześcijaństwu, które już głosiły tezy absolutnie sprzeczne z tym, co było już podstawą wiary pierwszych chrześcijan, czyli to, że Chrystus był człowiekiem, no bo takiego uznali, ale wierzyli też, że był Bogiem. Więc jeśli został zabity, to jako człowiek, ale zmartwychwstał, więc jest Panem. Więc jeśli ktoś przeczył temu, to znaczy być może, że jakieś pismo, które zostało napisane i włączone do Nowego Testamentu, w danym miejscu napisane, czy też w danym czasie, może być odpowiedzią na tego typu fałszywe głoszenia, czy jakieś zarzuty wobec chrześcijaństwa. A to by nam troszeczkę zmieniało perspektywę patrzenia, bo czym innym jest głoszenie nauki, takie, nazwijmy to, od zera, w tym sensie, że ja się nie odnoszę do niczego, tylko mówię ci, że coś tam, a czym innym byłoby głoszenie nauki, która jest odpowiedzią na pewne zarzuty. I to w odniesieniu do listu tego, którym się zajmiemy, do tego czytania listu Janowego, no ma swoje głębokie uzasadnienie, bo tak jak uważamy, ten list jest najprawdopodobniej częściowo, przynajmniej jakąś formą reakcji na już błędy, które się pojawiły we wspólnocie. I to jest też dla nas o tyle interesujące, że już nam zmienia też troszkę optykę pierwszego czytania tego fragmentu dziejów apostolskich, które w sposób tak na pierwszy rzut oka wydawałoby się sielankowy opowiada o chrześcijanach, którzy wkrótce po otrzymaniu Ducha Świętego w Jerozolimie prowadzą życie takie naprawdę przepiękne, ewangeliczne, bajkowe. I o ile nie chcę oczywiście negować tego obrazu, natomiast no już mówiliśmy przy okazji pierwszego czytania, że no nie do końca tak było, że te problemy jednak zaraz się pojawiają, że to piękno pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej nie oznacza, że już jest rozwiązany problem grzechu człowieka, że serce zostało uleczone całkowicie, że nie ma już pokus, że nie ma jakichś błędów czy robienia po swojemu. Tak nie jest. Mówiliśmy, że Duch Święty przychodząc daje swoją moc i kto będzie chciał, ją wykorzysta. I potem, tak jak mówiliśmy, są inni, choćby tak jak Barnaba, który też sprzedaje swój majątek, składa go u stóp apostołów, ale też przyjmując dar Ducha Świętego,
staje się za chwilę apostołem, który będzie wędrował przez rozległe krainy ze świętym Pawłem. Więc moc Ducha Świętego działa jak najbardziej, ale jeśli ktoś chce, może ją odrzucić, tak jak w przypadku Ananiasza i jego żony Safiry, więc to wszystko nie jest takie automatyczne czy oczywiste, więc to nam mówi, że i to wiemy też skądinąd, nie tylko z listu świętego Jana, że rzeczywiście już dość szybko, zresztą zapowiadał to sam Pan Jezus, to nic dla nas zaskakującego, że pojawią się faktycznie ci, którzy będą głosili fałszywą naukę. Zatem już pisma Nowego Testamentu, co interesujące, muszą się zmierzyć z interpretacją tego, o czym mówią Ewangelie, czyli opisem życia, męki, śmierci, zmartwychwstania Pana Jezusa, więc już w tej przestrzeni, o chyba tego słowa mi brakowało, czy może mówiłem, nie pamiętam. W każdym razie w tym momencie, w tej przestrzeni od Ewangelii, i mam na myśli nie zapisanie ich, tylko fakty, które tam są, które opisują, czyli faktyczne życie Pana Jezusa na ziemi, od tego momentu, kiedy najpierw oczywiście ustnie dobra nowina jest przekazywana, bo samo zapisanie jej w takiej formie mniej więcej, jaką mamy dzisiaj, to jeszcze upłyną dziesiątki lat oczywiście, ale od momentu, kiedy Chrystus działa, do momentu, kiedy powstają już kolejne pisma, listy Nowego Testamentu, już pomiędzy coś się dzieje. Już są pewne fałszywe, złe interpretacje, a co za tym idzie, fałszywe głoszenie słowa. I są ci, którzy są przekonani, że mają rację. I tak powstają pierwsze herezje, z którymi jeszcze nie w sposób taki systematyczny listy się muszą zmierzyć. Systematyczny mam na myśli późniejsze sobory, które będą zwoływane między innymi także po to, aby wyjaśnić rozmaite błędy, które przez heretyków były głoszone. No więc to tytułem wstępu. Pamiętamy, że Jan był najmłodszym spośród, tak przyjmujemy, uczniów Pana Jezusa i w związku z tym żył najdłużej. Zresztą ta scena z końca Ewangelii Jana po tym spotkaniu nad Jeziorem Galilejskim, nad Morzem Tyberiackim, kiedy Pan Jezus zaofiarował śniadanie swoim uczniom, ci go rozpoznają, czy rozpoznaje go Jan, Piotr rzuca się w wodę i płynie do Jezusa w pław. Więc to pokazuje nam, że Jan jako najmłodszy faktycznie, jak też przyjmujemy, nie został zabity jako jedyny spośród grona apostołów, więc przyjmujemy, że swoje pisma napisał dość późno, w sensie najpóźniej. I Ewangelie, i listy, i też Apokalipsę. Tak przyjmujemy, chociaż oczywiście dyskusje są bardzo poważne na temat autorstwa samej Apokalipsy. Ale to już zostawiamy, bo nie jest to w tej chwili dla nas najważniejsze, ale chciałem zwrócić uwagę na ten fakt takiej apologetycznej, czyli broniącej, wyjaśniającej strony listu Jana, czy tego fragmentu dokładnie, którym się będziemy zajmowali. No to przeczytajmy sobie treść, żeby wiedzieć, co w ogóle nas tutaj czeka. Mamy zatem pierwszy list Jana 5, od 1 do 6. Najmilsi. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził. I każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania. Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. W tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i ducha. I nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo duch jest prawdą. Taki jest ten nasz fragment, który czytamy jako drugie czytanie. I już pewnie, nie wiem, czy się to rzuca wam od razu w uszy, ale możemy sobie pomyśleć, że to wcale nie jest prosty fragment. Być może jest to najtrudniejszy fragment spośród tych, których dzisiaj rozważamy. Pierwsze czytanie, no takie bardziej opisowe, jakieś wydarzenia, coś tam sprzedają pola, przynoszą pieniądze, coś konkretnego, coś, co nie jest nam obce, w sensie pieniądze, sprzedaż i tak dalej. Drugie czytanie, czyli psalm,
drugi fragment, czyli psalm, no okej, okay, też jakoś spróbowaliśmy sobie nakreślić co i jak. Ewangelia, no, święty Tomasz, no to jest coś, co znamy doskonale, znamy na pamięć ten fragment. No i zostaje nam ten Jan, który rzeczywiście no, nie opisuje jakichś konkretnych wydarzeń, w sensie, oczywiście mówimy o narodzinach, o tym, o tamtym, ale o zwycięstwie, ale nie są to jakieś fakty, które możemy sobie tak oglądać, jakbyśmy film widzieli. I gdyby rzeczywiście potraktować te fragmenty biblijne jako scenariusze, to wydaje mi się, że najtrudniej byłoby nakręcić film właśnie na podstawie drugiego czytania, czyli tego fragmentu pierwszego listu Janowego. No ale tym bardziej właśnie chcemy próbować rozgryźć, że tak powiem, co tutaj się dzieje, co Jan mógł mieć na myśli. I oczywiście nie mamy złudzeń, że nie jesteśmy w stanie dotrzeć jakoś na 100% do tego, co autor miał na myśli. Musimy z wielką pokorą podchodzić do tekstów biblijnych, bez takiej nonszalancji, arogancji, pewnej bezczelności nawet, mając jakieś roszczenia, czy mając już pewne ustalone jakieś spojrzenie i tekst biblijny ma potwierdzać to, co mi się tam w głowie pojawiło. Pamiętam, że tak nas przestrzegał nasz wykładowca w seminarium, który miał z nami katechetykę, mówiąc właśnie, że jednym z błędów katechizujących, czyli tych, którzy głoszą, ugruntowują wiarę słuchających, będzie przyjęcie jakiejś tezy i szukanie w Piśmie Świętym potwierdzenia tego, co mi się wydaje. Skoro podawał to jako niebezpieczeństwo, to znaczy, że coś takiego istnieje, że takie błędy mogą się pojawić, więc myślę, że możemy troszkę przenieść to też na nas i uważać, żebyśmy też nie w ten sposób czytali Pismo Święte. To w najprostszym, powiedzmy, wydaniu mogłoby wyglądać tak, że kogoś nie lubię i znajduję w Piśmie Świętym postawę podobną do tego, co widzę u człowieka, którego nie lubię i mówię, a no właśnie, nawet Pismo Święte mówi, że jesteś draniem. No, powolutku, bo to tak nie da się prawdopodobnie przełożyć stuprocentowo, nie? Powiedzieć, że ty jesteś faryzeuszem, ty jesteś Judaszem. W porządku, no, nie mówię, że tak nie jest, ale niebezpieczeństwo polega na tym, że ten kierunek odczytywania będzie zawsze na zewnątrz, czyli będziemy raczej nauczycielami czy sędziami, czy tymi mądrymi, którzy będą innych oceniać i widzieć w nich jakieś problemy czy błędy, ale nigdy nie będziemy robić tego wobec siebie. Nie będziemy stosować Pisma Świętego do odczytania własnego serca. I paradoksalnie mówiąc, ty jesteś faryzeuszem, bo widzę w tobie, że postępujesz tak jak ci, którzy byli przeciwnikami Jezusa. Jeśli ta postawa we mnie się ugruntuje, to w gruncie rzeczy to, co się gruntuje, to jest postawa faryzeusza, tego, który ocenia, ale nigdy nie daje się ocenić, nie pozwala się ocenić. A jeśli ktoś próbuje to zrobić, nawet jeśli jest to Pan Bóg, to ja się czuję od razu atakowany, czuję się od razu oskarżany, czuję się niekochany. Obrażam się, wycofuję, mam wszystkiego dosyć, nikt mnie nie kocha. No, to będzie postawa, no zupełnie już tak w naszym, powiedzmy, kontekście możemy powiedzieć, niebiblijna po prostu. No dobra, w takim razie przechodzimy do tekstu tego drugiego czytania, a więc fragmentu pierwszego listu świętego Jana. Rozpoczynamy od tego zdania. Najmilsze jest oczywiście pewnym dodatkiem, który pojawia się w tych fragmentach z różnych listów, które sobie czytamy, czy u Pawła, czy tutaj. Oczywiście jego tutaj w tym momencie w oryginale może nie być, ale to też nie jest dla nas ważne, bo to ostatecznie jest tylko pewien taki wstęp, coś, co no po prostu przypomina nam, że jest to list, że nie jest to jakiś suchy tekst, tylko kierowane jest to do konkretnych postaci, konkretnych osób, więc najmilsi, kochani, moi drodzy. Coś, czego ja akurat nie za bardzo lubię, jeśli chodzi o kazania, ale dobrze, to nie jest może nasz temat na dzisiaj. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził i każdy miłujący tego, który dał życie, miłuj również tego, który życie od niego otrzymał. Zatrzymajmy się na razie na samej formie literackiej, nie wchodząc w treść. Mamy tutaj dwa określenia, każdy, kto coś tam. Każdy, kto wierzy i każdy miłujący. I teraz oryginał powtarza tę konstrukcję, czyli mamy w oryginale, mielibyśmy każdy, kto wierzy i każdy, kto miłuje tego, który dał życie. Oczywiście to jest szczegół, to jest drobiazg, natomiast wydaje się, że akurat w tym momencie może być ważny, ponieważ być może coś odsłania. To jest troszkę tak jak powtórzenia w poezji na przykład, czy także w Piśmie Świętym. One mogą się wydawać no, trochę takie
no niewłaściwe, czy niefrasobliwe wręcz, bo no, czy nie ma synonimów, prawda? Nie ma słów, którymi można byłoby zastąpić to, które ciągle się powtarza, no tak, no ja nie wiem, ale powoli, bo być może to powtarzanie się słów ma wyrobić pewien rytm, który z kolei ma nam powiedzieć, że chodzi o coś, co się powtarza, coś, co jest regularne, coś, co z całą pewnością ma nas przenieść do, powiedzmy, początku, do pierwszego miejsca. Tak jak choćby w Księdze Jonasza, tak mi w tym momencie przychodzi do głowy, kiedy Pan Bóg rozpoczyna tą misję Jonasz, która oczywiście nie polega na nawróceniu Niniwy, tylko na nawróceniu Jonasza, a Niniwa jest pretekstem. Więc kiedy Pan Bóg zaczyna, daje mu słowo, to słyszymy: wstań i idź do Niniwy. I Jonasz oczywiście zwiewa, bierze sobie statek, próbuje dostać się do Tarszysz, gdzieś na koniec świata, czyli w sensie gdzieś daleko od Boga. I kiedy idzie spać, jak pamiętamy, na statku, to przychodzi do niego kapitan, czy jak tam byśmy mogli nazwać tego człowieka, w każdym razie budzi go i mówi: wstań, wołaj. Tam Pan Bóg mówi: wstań, idź i głoś Niniwie. I tam jest to samo słowo: wstań i głoś, wstań i wołaj do twojego Boga. Módl się do jakiegokolwiek Boga wyznajesz, bo za chwilę się okaże, co to za Bóg, ale nie w sensie w słowach Jonasza, ale w sensie tego, co Bóg zrobi zaraz. Ale w każdym razie to jest to samo wyrażenie, które marynarz podaje Jonaszowi. Teraz moglibyśmy powiedzieć: no dobrze, ale to się powtarza. To nie, to trzeba, żeby było ładniej poetycko, to musimy to tak na przykład: och, powstań i niech z twoich ust wypłyną słowa modlitwy. No mógłby tak marynarz powiedzieć, w sensie moglibyśmy tak przetłumaczyć te hebrajskie zdanie, no ale to by nam zupełnie zaciemniło to połączenie, że Jonasz próbuje uciec jak najdalej od Pana Boga, robi wszystko, co po ludzku jest możliwe. Naprawdę on wszystkie pieniądze wydał, tak, już zaraz całe po prostu rekolekcje Jonaszu powiemy, więc on wszystkie wydał pieniądze, żeby kupić, nawet nie kupił biletu na statek, bo pamiętamy, że w tym czasie nie ma statków pasażerskich, są statki albo wojenne, albo towarowe, więc no ale marynarze mądrzy gdzieś tam jakieś miejsca przygotowywali, żeby troszkę keszu zarobić właśnie w takich sytuacjach, kiedy ktoś chciał się dostać na drugą stronę morza na przykład, no więc mówili, trzeba zapłacić tyle i tyle. I tam w tekście hebrajskim prawdopodobnie jest instrukcja, i to potem też potwierdza się w tym, co robią marynarze, że Jonasz nie tylko kupił sobie miejsce na statku dla siebie, ale wykupił jakby wszystkie miejsca, żeby móc od razu wypłynąć. Jemu zależało trochę jednak na czasie, żeby od Pana Boga uciec. Więc chodzi o to, że on robi wszystko, co możliwe, żeby się odciąć wreszcie od Pana Boga, żeby mieć spokój, żeby jakby stworzyć sobie jako Bóg nowy świat, spokojny, żeby już nikt nie zawracał mu gitary. I Pan Bóg sobie robi taki żarcik, bo kiedy ten marynarz, czy kapitan, czy tam kto tam, jak go nazwiemy, budzi Jonasza, on używa słów, których użył Pan Bóg, ale wiemy, że to jest poganin, więc to nie jest prorok, prawda? Prorokiem jest ten, który śpi, który nie chce słuchać, ale okazuje się paradoksalnie, że nagle prorokiem staje się pogański marynarz, który w dodatku nakłania Jonasza, żeby się modlił, żeby wołał do Pana Boga, czego Jonasz, jak widzimy, też od początku nie robi. Więc chodzi o to, że pewne powtórzenia mogą nam coś bardzo ważnego pokazać. I oczywiście jest też prawdą, że pewnych rzeczy też nie da się przetłumaczyć. Nie tylko dlatego, że język hebrajski czy grecki, mam na myśli te biblijne, są od nas tak dalekie, że sposób myślenia tamtych ludzi no nie jest dla nas oczywisty, ale także dlatego, że każdy język ma swoje konstrukcje. Wczoraj rozmawialiśmy tu przy stole, jestem w tej chwili w naszym klasztorze w Rzymie, gdzie znajduje się kuria generalna i są bracia z wielu różnych krajów, więc jest wiele różnych języków słychać. Oczywiście tym podstawowym, ogólnym jest włoski i każdy, kto tutaj na dłużej przebywa, pracuje, no włoskim posługuje się, natomiast no, też czasami bracia nawet może nieświadomie do końca przeskakują na inny język i rzeczywiście w trakcie rozmowy można 2-3 różne języki usłyszeć, czy powiedzmy, kiedy siedzimy w czwórkę czy w piątkę przy stole, rozmawiam z nim, powiedzmy, w takim języku, za chwilę coś ktoś mnie spyta, odpowiadam, nie wiem, no w jego języku, więc rozmawialiśmy sobie wczoraj o tym, że są na przykład słowa, które brzmią podobnie w różnych językach, a mają totalnie różne znaczenie i czasami dochodzi do śmiesznych sytuacji, kiedy wydaje mi się, że coś mówię i tak myślę, że mówię tak, jak ma być. I jest to poprawne gramatycznie, ale znaczenie jest inne i słuchacz mówi: ale o co chodzi? Więc no to jest kłopot z językami, rzeczywiście, że nie jest to rzecz oczywista, prosta i wymaga
no, pewnego skupienia przynajmniej, czy jakiegoś doświadczenia. Więc wracamy do każdy, kto wierzy i każdy, kto miłuje. Więc tutaj to te dwa określenia, gdybyśmy je zostawili tak, jak są w oryginale, być może jest to wskazanie, Jan kieruje nas taką myśl, że każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, narodził się z Boga. I każdy, kto miłuje tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od niego otrzymał. Tak jakby Jan sugerował nam przez tę powtórzoną konstrukcję, każdy, kto wierzy i miłuje, jakby sugerował nam, żeby trzeba było się zastanowić, czy nie połączyć tych dwóch rzeczy w znaczeniu każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, będzie też miłował tego, który daje życie, a tym samym będzie miłował tego, który życie od niego otrzymuje. Zaraz powiemy, co by mogło to znaczyć. Ale w każdym razie wyznawanie tego, kim jest naprawdę Jezus, uznanie Jezusa i miłość do Ojca są nierozerwalne. Tak być może Jan nam to sugeruje, że to są dwie rzeczy, czy właśnie jedna rzecz, dwie rzeczy różne, ale połączone. Być może tę myśl Jan nam tutaj chce podsunąć niejako. Niektórzy sugerowaliby, by tłumaczyć tutaj to określenie w trybie oznajmującym, co by czyniło z tego zdania tego drugiego, czy każdy, kto miłuje tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od niego trzymał, że wychodziłoby nam z tego przysłowie. Tak niektórzy sugerują, że chodzi o to, że to przysłowie byłoby takie, że no, z reguły ci, którzy kochają rodzica, kochają też dziecko. Że jeśli pokocham rodzica, kogoś tam, no nie mówię o własnym, bo to jest dość oczywiste, ale pokocham jakąś osobę, no to być może też będę kochał dziecko tej osoby, jeśli ta miłość do tej osoby jest prawdziwa, jest szczera. Przyjmuję tego, który tę osobę zrodził, który dał życie tej drugiej osobie, dziecku. Więc tak można byłoby to też przetłumaczyć, że z reguły jest tak, że jeśli ktoś kocha rodzica, no to kocha też dziecko. Ale być może Jan też raczej myśli o takim trybie łączonym tego w tym zdaniu i mógłby nam sugerować, że nie jest tak do końca, że zawsze, że to jest pewnik, prawda? Jeśli kochasz rodzica, to na pewno kochasz też dziecko. Tak jakby mówi, że no, generalnie z natury to byłoby tak, że każdy, kto kocha tego, który rodzi, powinien kochać też tego, który się rodzi z tej osoby, którą ta osoba rodzi, czy to będzie rodzić w sensie ojca czy matki, jak już by to przyłożyć do naszego życia. No ale no wiemy, że tak nie musi być, że to nie jest oczywiste, że może tak być, że kocham jakąś kobietę, powiedzmy, która ma dziecko, nie moje, no i no, moja miłość do tej kobiety no nie zakłada, że automatycznie to dziecko natychmiast będę też kochał. Więc tu mamy takie no, pewne niuanse, które pozwalają troszkę głębiej w ten tekst wejść. Jest jeszcze jedna możliwość. Od strony gramatycznej można byłoby przetłumaczyć, że każdy, kto miłuje tego, który daje życie, powinien również miłować tego, który życie od niego otrzymał. Więc jest to pewna z kolei już nie tylko jakby przysłowie, jakieś powiedzenie, czy próba określenia jakiegoś schematu, tylko raczej wezwanie, tylko podpowiedź, że no tak być powinno. Jakby Jan nas tutaj w tym momencie pouczał. O kim Jan może myśleć, kiedy mówi, że miłuje tego, który życie od niego otrzymał? Kim jest ten, który życie otrzymuje? No, myślę, że taką pierwszą osobą, która przychodzi nam na myśl w kontekście całego zdania, każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził i każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od niego otrzymał, pierwszą sugestią byłoby to, że chodzi o Pana Jezusa, prawda? Czyli, że jeśli wierzę, że Jezus jest Mesjaszem, no to kocham też Ojca, który Jezusa zrodził, no więc kocham też Pana Jezusa. I to jest taka, powiedzmy, najbardziej oczywista interpretacja. Tyle, że po polsku jest nam łatwiej, bo jeśli mówimy o Panu Bogu, o Panu Jezusie, no to stawiamy wielką literę, jeśli mówimy ten czy on. Więc jeśli tej litery wielkiej nie ma, to jest już dla nas to sugestia, że w takim razie nie chodzi o Pana Jezusa, powiedzmy. I tak tutaj tekst polski nam to sugeruje, że ten, który daje życie, jest dużej litery, czyli byłby to Pan Bóg, Ojciec, miłuje również tego, kto od niego życie otrzymał i to tego, czy kto, jest już z małej litery. Więc no, jest to sugestia, że nie chodzi w takim razie o,
o Pana Jezusa. Chociaż jasne jest dla nas, że u Jana te określenia, że Jezus jest Synem Ojca, one się pojawiają, to jest dla nas zupełnie jasne, choćby w tym jednym z najbardziej znanych fragmentów w ogóle w całym Piśmie Świętym, czyli Jan 3,16, czytamy: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Potem też mamy w 8 rozdziale Jana, 34 werset, Jezus mówi: powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, ale Syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie dopiero rzeczywiście wolni. Więc to jest dla nas jasne, że Jan mówi o Panu Jezusie jako o Synu. No tylko, że do końca też nie bardzo można byłoby zrozumieć w taki oczywisty sposób, dlaczego Jan miałby mówić o tym narodzeniu, o zrodzeniu. I to jest też ciekawy argument, bo przecież u Jana nie znajdziemy żadnych informacji o narodzinach Pana Jezusa. To jest Ewangelia, która nic nam nie mówi na temat tego, co się stało w Betlejem, czy jeszcze wcześniej, co było w Nazarecie, jeśli chodzi o zwiastowanie, kiedy przychodzi Gabriel. Więc być może to też nam sugeruje, że jeśli Jan, no, jakby nie ma się do czego odwołać. Oczywiście nie w sensie, że on neguje narodzenie w Betlejem, tylko po prostu nie mając swoją myśl, pisząc Ewangelię, coś chcąc przekazać, on nie zapisał tego wydarzenia, więc być może teraz też się raczej do niego nie odwołuje, że dla niego no, nie jest to w tym momencie argument, który jest potrzebny. No więc prawdopodobnie rzeczywiście, kiedy czytamy, że Ten, który daje życie i życie temu, który się z niego rodzi, więc ten, który się rodzi, po prostu chyba chodzi o człowieka, chodzi o współbrata, chodzi o inną osobę. Więc przeczytajmy sobie to zdanie już w tym sposobie rozumienia. Każdy więc, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, narodził się z Boga. No to pięknie. I każdy, kto miłuje tego, który daje życie, który życie dał, Ojciec, Pan Bóg, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał, czyli miłuje człowieka, miłuje swojego brata, swoją siostrę. I to już się robi ciekawie, prawda? Bo byłoby to w takim razie no, przypomnienie tego, jeszcze za chwilę o tym powiemy, tego, co Jan nieraz nam powtarza, czy czego nas uczy, że nie można kochać Boga, którego nie widzimy, nie kochając człowieka, którego widzimy, którego tenże Pan Bóg nam stawia, pokazuje. Troszkę jako jakieś sprawdzenie naszej miłości, jako swojego rodzaju test. Dobrze, idziemy dalej i czytamy, że po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga właśnie i wypełniamy Jego przykazania. I dalej mamy tą informację, że miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań. To jest ciekawe, bo oczywiście dla nas miłość się będzie kojarzyła przede wszystkim z czymś romantycznym, z kwiatami, z wieczorem, prawda? Wino, jakaś piękna muzyka, delikatna w tle, może jakiś spacer nad brzegiem morza o zachodzie czy wschodzie, powiedzmy, księżyca, słońca czy gwiazdy. No tak czy siak, miłość by się kojarzyła z czymś przyjemnym, a więc z czymś przyjemnym nie tyle, co daję komuś, ile z czymś przyjemnym, co ja mogę zdobyć, przyjąć. I oczywiście to jest bardzo spłycony sposób rozumienia miłości. Nie chodzi nawet o samą przyjemność, ale o kierunek, prawda? Że tym, co nasyca moje serce, jest przyjmowanie, jest karmienie się, jest korzystanie niejako. I oczywiście rozumiemy, że niebezpieczeństwo polega na tym, że mogę uczynić drugą osobę źródłem mojego bycia nasyconym, co sprawiałoby, że już nie traktuję jej jako osobę, tylko jako, no nie chcę powiedzieć przedmiot, ale jako, powiedzmy, gwarancję tego, że ja się będę czuł dobrze. I to odnosi nas znowu do pierwszego czytania, kiedy mówiliśmy o tym, że ci bogaci, takich nazwijmy, sprzedają swoje dobra, żeby dać pieniądze dla wspólnoty. I być może tu jest to niebezpieczeństwo, że ta miłość jest jednak no, taka oczekująca czegoś w zamian, a więc nie do końca czysta, nie do końca jeszcze, powiedzmy, wyrobiona. Więc Jan nam tutaj to przypomina, zapraszając do pewnej rewizji własnego serca, do jakiejś refleksji nad tym, jak kocham, czy jak traktuję drugiego człowieka, kim on dla mnie jest. Bardziej
i źródłem mojego dobrego samopoczucia, czy raczej to ja chcę pomóc drugiemu człowiekowi, aby odkrywał to, że jest kochany przez Pana Boga i przez to się tak, jeśli można to nazwać, czuł dobrze. W każdym razie mamy to określenie, że miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań. To jest wskazówka precyzyjna, ale zaskakująca. No, myślałem, że miłość wobec Pana Boga polega na tym, że no nie wiem, ja jestem dla Niego miły, albo że coś tam robię. A Jan mówi, nie, nie, chodzi o posłuszeństwo i można powiedzieć, że to oczywiście nie jest też nic nowego, bo to też już nauczył nas tego Pan Jezus, ale Jan w nas to odświeża, przypomina nam tę zależność, relacje pomiędzy miłością, pomiędzy posłuszeństwem, pomiędzy też wolnością, bo to jest wszystko związane z tym, że posłuszeństwo nie oznacza niewoli, że gdybym mógł, to bym tego nie robił, tylko jest wejściem dobrowolnym. Zawsze tu mówimy o decyzji naszej woli, która no, też pozwala nam rozróżnić, czy jest to, co robimy, coś dobrego, czy złego. No bo jeśli jestem zmuszony, to nie do końca też odpowiadam za swoje czyny, w sensie pozytywnym i negatywnym. Jeśli ktoś mnie zmusi do zrobienia czegoś złego, no to nie do końca odpowiadam za swoje czyny. Ale jeśli też coś mnie zmusza do robienia czegoś dobrego, to nie do końca też, być może otrzymam łaskę za to, co robię, bo jakieś tam miałem inne zupełnie intencje, tak jak faryzeusze, o których, jak pamiętamy, Jezus powie, oni już otrzymali swoją nagrodę. Więc kiedy przyjdą do Piotra na koniec życia, Piotr powie, a czego chcecie tutaj, panowie? No my po nagrodę przyszliśmy tutaj główną, prawda, w loterii tutaj, prawda, świętości. A Piotr mówi, nie, ale ja tu mi wychodzi z wykazu, że wyście już wszystko dostali. Znaczy jak dostali? Nic nie dostaliśmy. No to jest właśnie problem, że nie widzicie, że dostaliście. To jest jakby podstawa, dziękuję bardzo, to już nie rozmawiamy dalej, ale już niech będzie, niech stracę, bo ostatecznie ostatni raz się widzimy, więc powiem wam, że wyście już wszystkie nagrody swoje wykorzystali. I oni być może będą troszkę zdziwieni. No, więc tu zawsze wola nasza jest czymś bardzo ważnym. Już bez wchodzenia w jakieś takie moralne rozgrywki, prawda, i dociekania, to banałem byłoby powiedzieć, że dzisiaj, no właściwie w czasach Jana przecież było tak samo, więc ogólnie rzecz biorąc świat, to jest kluczowe słowo też dla dzisiejszego czytania i też w ogóle dla tekstów janowych, więc świat ogólnie czerpie pokój, radość, jakieś bezpieczeństwo z różnych przeżyć, doznań. My kolekcjonujemy, jak kiedyś pięknie pisał już wiele, wiele lat temu Wojtek Wencel, znakomity poeta, no, żeby może się tam nie rozwodzić za bardzo, ale świetny, wspaniały człowiek i on, pamiętam w jednym z tekstów kiedyś we Froncie publikowanych, dawno temu, jak byłem w seminarium, to Frondę sobie namiętnie czytałem, więc to był początek lat 90. I tam gdzieś właśnie jakoś uderzyło mnie mocno to jego określenie, że kolekcjonujemy wrażenia, doznania, że dzisiaj rzeczywiście człowiek jest kimś, kto w ten sposób buduje swoje życie, żeby mieć doznania. I jeśli ich brakuje nam bodźców, czujemy się zagubieni, czujemy się jakby na pustyni, nie? I mówimy, Boże, co się dzieje? No nic się nie dzieje, tylko nie masz bodźców, które nie są ci potrzebne. To jest nauk, prawda? Czy to będzie telefon, czy to będzie hazard, czy też rozmawialiśmy ostatnio, pamiętam, kiedy przed laty byłem pierwszy raz w Reno, to jest miasto w Nevadzie, które jest bardzo podobne do Las Vegas, tyle tylko, że jest uboższą wersją i tam jest masa kasyn, kasyna są, tam jest hazard czymś dozwolonym, taki publiczny w sensie, więc nawet kiedy ląduje się w Reno, to jest niewielki port lotniczy, malusieńki, można by raczej tak powiedzieć, gdzieś tam na środku pustyni, więc kiedy ląduje się i wychodzi się już z walizeczką, to już od razu są automaty do gry, więc już od razu jest zaproszenie do tego, żeby uprawiać hazard. Więc no obojętnie jaki byłby to nauk, czy jakich bodźców byśmy poszukiwali, to no jest to niebezpieczeństwo budowania swojej radości, pokoju, że to jest moje piękne życie mam, właśnie na tych bodźcach, na tych doznaniach. Jan wskazuje nam natomiast, że to, co jest trwałe w naszym życiu, co prawdziwe, bo bodźce nigdy w nas nic nie zbudują. One dają jakieś chwilowe przeżycia, ale koniec tych przeżyć będzie domagał się czegoś więcej. Tak jest skonstruowany zresztą schemat czy mechanizm nałogów. Więc Jan sugeruje nam, że to, co jest trwałe, co ważne i tym samym, co będzie stanie się źródłem w nas
pokoju czy tego, czego szukamy w naszym życiu, musi przejść przez bramę posłuszeństwa, która z jednej strony jest takim testem troszeczkę, a z drugiej strony też jest utrwaleniem tego, co dobre. Jest jakimś bezpieczeństwem, jakąś gwarancją tego, że nie robimy jakichś głupot. Oczywiście nie mówię o posłuszeństwie w sensie jakimś znowu ślepym, w znaczeniu takim bez rozróżniania tego, kto mi mówi, co mam zrobić. Natomiast i też nie mówię o posłuszeństwie ślepym w sensie takim niewolniczym, że czuję się stłamszony, że nie cierpię tego, no dobrze, ale to zrobię. Tu jest posłuszeństwo połączone, tak jak wspomniałem przed chwilą, z wolnością, z miłością i dzięki posłuszeństwu możemy mieć pewność, że to, co robimy, czy w czym uczestniczymy, do czego jesteśmy zaproszeni, przyniesie nam ostatecznie dobro. Być może, no w porządku, nie w tym momencie, kiedy jestem posłuszny. Być może w momencie, kiedy jestem posłuszny, doświadczam raczej jakiejś formy no, cierpienia, powiedzmy, czy jest to dla mnie niewygodne, tak to nazwijmy, ale robię to, ponieważ ufam osobie, która mówi mi, co mam robić. Tu oczywiście odnoszę się do Pana Boga bezpośrednio, więc dlatego jest miłość tutaj ważna. Jan łączy te dwie rzeczy, ponieważ miłość da mi siłę do posłuszeństwa. Inaczej bez miłości posłuszeństwo będzie tylko jakąś formą gry, może jakimś takim zmaganiem, że kiedy tylko już skończy się posłuszeństwo, nareszcie będę szczęśliwy, będę wolny. Więc tu dlatego Jan mówi o miłości, ponieważ ona gwarantuje zaufanie tej wobec osoby, która poleca mi, co mam zrobić, która daje mi, powiedzmy, przykazanie, tak jak tutaj Jan mówi, że miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań. Więc dopiero miłość do Pana Boga pozwoli mi wypełniać przykazania tak, jak trzeba. Inaczej będzie to nieznośnym jakimś obowiązkiem, jakimś ciężarem, no czymś zupełnie nie do uniesienia. I tak pamiętamy, Jezus kwitował postawę nauczycieli żydowskich wobec ludzi, którzy wkładali na nich ciężary nie do uniesienia. I rzeczywiście te ciężary były nie do uniesienia. Nie dało się tych wszystkich wymyślonych przez żydowskich nauczycieli praw, nabudowanych na prawie, które dał Pan Bóg przez Mojżesza, wypełnić. Jeszcze może zanim przejdę do tych ciężarów, to jeszcze chciałbym przeczytać, to jest powiedzmy taki dłuższy fragment, ale bardzo mi się podoba, więc pozwólcie, że go zacytuję. Jeszcze do tego pierwszego zdania, wierzyć, że Jezus jest Mesjaszem. To jest taki fragment dłuższy z jednej z homilii świętego Augustyna, homilii do Ewangelii według świętego Jana. To jest Ewangelia 10, homilia 10. I czytamy tak. To znaczy wierzyć, że Jezus jest Chrystusem, jak wierzą chrześcijanie, którzy nie są chrześcijanami tylko z nazwy, ale z uczynków i życia. To mi się bardzo podoba, to określenie, być chrześcijaninem z uczynków i życia, a nie jak wierzą diabły. Albowiem diabły także wierzą i drżą, to jak mówi nam Pismo Święte, to mamy znowu odniesienie do psalmu, nie? Że jak gdzieś tam jest napisane, jak ktoś powiedział, my wiemy, że to jest list Jakuba. W cóż więcej, znaczy Augustyn też to wiedział, tak. W cóż więcej mogą wierzyć diabły, jak tylko w to, że powiedzą, wiemy, kim jesteś, Synu Boży. To, co powiedziały diabły, powiedział również Piotr. No kapitalnie wszystko łączy Augustyn. Kiedy Pan zapytał ich, kim On jest i o kim ludzie mówią, że On jest, uczniowie odpowiedzieli Mu, niektórzy mówią, że Ty jesteś Jan Chrzciciel, inni, że Eliasz, a jeszcze inni, że Jeremiasz lub jeden z proroków. Rzekł im, a Wy za kogo mnie uważacie? A Piotr odpowiadając, rzekł, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I to usłyszał od Pana, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły Ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Zobacz, jakie pochwały następują po tym wyznaniu. Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję mój kościół. Co to znaczy? Na tej opoce zbuduję kościół mój. Na tej wierze, na tym, co zostało powiedziane. Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. I na tej opoce, odpowiada Jezus, zbuduję kościół mój. Potężna chwała. Tak więc Piotr mówi, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Diabły również mówią, wiemy, kim jesteś, świętym Synem Bożym, świętym Bożym. To powiedział Piotr, to powiedziały również diabły. Słowa te same, ale
umysł czy rozumienie, intencja nie ten sam. A skąd wiadomo, że Piotr powiedział to z miłością? Ponieważ wiara chrześcijanina jest miłością, a diabła miłości nie ma. Jak to nie ma miłości? Piotr powiedział to, aby móc przyjąć, objąć Chrystusa. Diabły powiedziały to, żeby Chrystus od nich odszedł. No tak, tak nam komentuje to krótkie zdanie. Co prawda nie to, bo to jest komentarz na Ewangelię Jana, ale odnosi się do tego samego zdania, które pojawia się nam też tutaj w pierwszym liście. I jeszcze o tym ciężarze chciałem króciutko powiedzieć, a przykazania jego nie są ciężkie. Więc najpierw mówi nam Jan, że kochać Boga to jest wypełniać Jego przykazania, na tym polega miłość względem Boga, ale przykazania Jego nie są ciężkie, od razu dodaję, bo on rozumie, że kiedy mówimy o przykazaniach, to nie jest miłość pierwszą rzeczą, która przyjdzie nam do głowy, prawda? Więc a przykazanie nam się za chwilę będzie łączyć raczej z zakazami, które z miłością być może, prawda, nie ma zbyt wiele wspólnego, bo jeśli, no jak mnie kochasz, to musisz pozwolić mi na wszystko, na co mam ochotę. Ja mówię, nie, no nie na tym to właśnie polega. Ale dodaje miłość, przykazania Jego nie są ciężkie. Być może jest to nawiązanie do Księgi Powtórzonego Prawa, 30 rozdział, 11 werset, kiedy to już Mojżesz w tej ostatniej swojej mowie, to już jest chwilunia przed jego śmiercią, to jest też zakończenie już prawie Księgi Powtórzonego Prawa, więc kiedy Mojżesz, powtarzając Powtórzonego Prawa, powtarza to wszystko, co Pan Bóg powiedział, ale też co zrobił wobec swojego ludu przez te 40 lat na pustyni, ponieważ to Mojżesz mówi na stepach Moabu, czyli już na granicy ziemi obiecanej. Za chwilę Jozue po śmierci Mojżesza przejdzie z ludem przez Jordan i to będzie wejście do ziemi obiecanej. Za chwilę też zdobędą Jerycho. Mówiliśmy w odniesieniu do pierwszego czytania o tym grzechu Akana z 7 rozdziału Jozuego i później też już będzie rozdzielenie ziemi. Będą losować, kto co tam ma, gdzie się osiedlić i będzie tam komentarz, że Pan Bóg wypełnił wszystkie obietnice, które wcześniej dał. W sensie dał ziemię obiecaną, wprowadził ich, przeprowadził przez pustynię i tak dalej. Więc komentując to wszystko, znaczy to nie, bo to już nie żył Mojżesz wtedy, jak oni weszli do ziemi obiecanej, ale jeszcze zanim weszli i Mojżesz powtarza prawo, też interpretując, wyjaśniając pewne rzeczy, powtarzając, mówi tam to zdanie. Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. To jest piękny, piękny bardzo moment w tej księdze powtórzonego prawa. Zatem mówi nam i Mojżesz, i Jan, że przykazania Pana Boga nie są poza naszym zasięgiem, że Bóg nigdy nie daje przykazania, które by przekraczało możliwość wypełnienia go, bo inaczej byłoby to okrutne. Jakby Bóg czegoś od nas wymagał, co nie jest możliwe do wypełnienia i później nas z tego rozliczał. Powiedzmy, gdyby wejść do nieba mógł tylko ten, kto jest aniołem, powiedzmy. No i naturę by sprawdzał Piotr w niebie, prawda, przy drzwiach, przy tej bramie takiej wejściowej i mówi, proszę bardzo, czy zdołałeś stać się aniołem w czasie swojego życia? Ja mówię, no oczywiście, jestem aniołkiem takim, że aż hu-hu, prawda, aż furczą skrzydła mnie. A on mówi, no nie, ale naturę masz człowieka cały czas. No tak, ale no to ja zostałem stworzony jako człowiek. No to nic, mówi Piotr, ale ja tu w papierach mam, że masz być aniołem. No jesteś? No nie. No dziękuję bardzo. To wyrocha. No więc gdyby tak postawić całą sprawę, no byłoby to troszkę nie fair ze strony Pana Boga, więc te dwa fragmenty powtórzonego prawa 30:11 i nasz tekst janowy, no mówią, że tak nie jest, że jest możliwe zachować Boże przykazania. No, ja sobie myślę, no możliwe to pewnie jest, ale żeby powiedzieć, że nie są ciężkie jego przykazania, to jest trochę przesada. I wtedy Jan mówi, to poczekaj, to w takim razie musiałbyś wrócić do wcześniejszego zdania. Kiedy czytasz, że przykazania jego nie są ciężkie, to jest koniec trzeciego wersetu, ostatnia linijka trzeciego wersetu, to on mówi, no to wróć sobie w takim razie do tego, co było wcześniej. Czyli, że musisz połączyć przykazania z miłością do Pana Boga. Ale miłość do Pana Boga, jak mówiliśmy też, zawsze jest odpowiedzią na Jego miłość. Czyli w gruncie rzeczy, to co mówił nam fragment 118 psalmu, że w momencie trudności, jakie możemy mieć z wypełnianiem przykazań, trzeba wrócić do tej informacji, że
miłość względem Boga polega na wypełnianiu Jego przykazań. I teraz miłość względem Boga zawsze jest drugim krokiem. Zawsze jest najpierw Jego miłość, ta miłość postanowiona. Więc to nam przypomni, o okej, czyli jest coś więcej niż ja czuję względem tego przykazania, jest mi trudno je zachować, ale może nie dlatego, że przykazanie jest trudne, jakieś nierealne, abstrakcyjne, ale dlatego, że jest coś we mnie, co mnie hamuje, co mi mówi, nie, nie, nie rób tego, bo stracisz, bo będzie okropnie, strasznie i w ogóle. Może trzeba by się rozprawić, stawiając przy sobie miłość Boga względem mnie, poprzez wiarę do tego mogę dotrzeć, nie emocjonalnie, I niech miłość Pana Boga rozprawi się z tym, co we mnie krzyczy, nie chcę, bo stracę. Tak wydaje się, że Jan może nam to sugerować. I też pamiętamy, że grek, ale też hebrajski, ale tu się zajmujemy językiem greckim, nie ma znaków interpunkcyjnych, więc nie mamy kropek, przecinków, czy tam wykrzykników i tak dalej, czy pytań, więc to musi nam wynikać z kontekstu. Zatem też i podział, który stosujemy, no jest jednak umowny. Zatem tu niektórzy sugerują, że czwarty werset, który zawiera słowo bowiem, że to bowiem powinno być na początku czwartego wersetu, który jest częścią dalszą zdania z trzeciego wersetu. Czyli można byłoby tak, jak niektórzy sugerują, powtarzam, przetłumaczyć sobie, że miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie, bowiem wszystko, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tak niektórzy sugerują, że moglibyśmy sobie to odczytać. No, jest to jakaś ciekawa propozycja. Jeśli mowa o zwycięstwie, no to okej, to mogę zwyciężyć też nad sobą, nad swoją słabością. I teraz to słowo też zwyciężać, spróbujmy sobie przemyśleć. Co może Jan mieć na myśli, kiedy mówi, że wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat? Co ma na myśli tutaj, używając tego słowa zwyciężać? To jest werset, o którym mówiłem, czwarty, więc tu też od razu tak dla ciekawości chciałbym przypomnieć, że to słowo zwycięstwo, Nike, to jest jakby buty, prawda, Nike, może właśnie zwycięskie buty, dla tych, którzy w nich jak biegają, to zawsze zwyciężą. I też później jest to słowo zwyciężać, to będzie w piątym wersecie, a któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, więc to z kolei słowo nikao, zwyciężać jest w formie nikon, prawda, czyli nie kanon właśnie, albo Fujika, prawda, tylko nikon, więc to, ale nikon to jest chyba bardziej firma japońska niż grecka, ale kto wie, może tam coś, jakieś były połączenia, że właśnie zwyciężysz konkurs fotograficzny używając aparatów nikon. No, przypomina im, że gdzie jesteśmy? A, że zwycięża. Dobrze, co ma na myśli Jan, kiedy mówi, że zwycięża? Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Pamiętajmy, że Jan, za chwilę jeszcze o tym będę mówił, ale prawdopodobnie pisze swój list, no a później też Apokalipsę, w momencie, kiedy już się zaczęły prześladowania, nie tylko w sensie tego, co znamy wcześniej z pierwszego czytania choćby, czy raczej z Ewangelii, to jeszcze będzie potem, kiedy uczniowie są zamknięci w wieczerniku z obawy przed Żydami. Powiemy sobie później, co ta obawa mogła, do czego się odnosić. Więc nie chodzi tylko o te obawy, ale czy to jakąś formę, powiedzmy, niebezpieczeństwa czy prześladowań, jeśli by to tak nazwać ostro, ale być może no, powinniśmy też już zobaczyć prześladowania, które przyszły ze strony Cesarstwa Rzymskiego faktycznie po 70 roku, już po zdobyciu Jerozolimy. Więc jeśli Jan pisze to w momencie, kiedy ogólnie chrześcijaństwo jest prześladowane, no to zwyciężenie świata no, jest takim troszkę pobożnym życzeniem bardziej, nie? Takim myśleniem, że no tak, bo my zwyciężamy świat. Więc co mógł mieć na myśli Jan, kiedy mówi, że wszystko, co z Boga zrodzone, zwycięża świat? No jest kilka propozycji, które możemy tutaj odczytać, przyjąć. Jedną jest to, że chodzi o czas końcowy, o eschatologię, czyli koniec dziejów, że ostatecznie Chrystus zwycięża wszystko, że świat zostanie jako zło, zostanie pokonany.
Inni mówią, że być może chodzi tutaj o działanie złego ducha, którego Jezus już pokonał, on jest faktycznie pokonany, natomiast jeszcze ma pewną wolność i może działać w nas, czy też przez nas. To potem też będziemy wiedzieli, że świat leży w mocy złego. A jednak za chwilę Jan właśnie powie, nie, ale to jest zwycięstwo. Więc być może o to chodzi, że my przez wiarę w zwycięstwo Jezusa, w Jego zmartwychwstanie, powiedzmy ogólnie, możemy dostąpić łaski zwyciężania w naszym życiu. Inni jeszcze mówią o zwycięstwie moralnym, o zwycięstwie nad pokusami, nad własnymi słabościami, nad jakimiś konkretnymi grzechami, które gdzieś się pojawiły, ale ze względu na Pana Jezusa ja te grzechy, słabości swoje pokonuje, ale też możemy przyjąć, że jest to odniesienie do 16 rozdziału Ewangelii Jana, 33 werset. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę, ja zwyciężyłem świat. Więc cokolwiek byśmy nie rozumieli, tutaj w 4 wersecie 1 listu Jana, rozumiemy, że zwycięstwo dokonało się w naszym Panu. To jest dla nas zawsze podstawa wiary w nasze zwycięstwo. I o tym słowie świat wspomniałem, że ono jest u Jana bardzo ważne. To jest słowo kosmos, to jest świat, więc dla nas kosmos, nie, świat to jest kula ziemska, kosmos, prawda, to jest tam 14 kilometrów na lewo za Marsem dopiero się zaczyna. Nie, ale właśnie w języku greckim to słowo kosmos będzie odnosiło się do świata i jest to pewien problem, ponieważ tutaj mamy kilka różnych znaczeń, które Jan sam używa. Ja nie mówię ogólnie o języku, jak powiedzmy w literaturze pozabiblijnej, starożytnej, mogło być to używane, ale dla samego Jana słowo kosmos, słowo świat ma kilka znaczeń i może to być trudne, ponieważ musimy znaczenia te odkrywać na podstawie kontekstu, czyli w ramach czego Jan słowa kosmos używa. W tym pierwszym liście to słowo się pojawia 23 razy, czyli dosyć dużo, więc musimy jakby z lupą troszeczkę badać, prawda? To jest takie troszkę dociekanie jak Sherlock Holmes, co i jak, prawda? Co tutaj akurat ten świat może oznaczać. I kilka tych znaczeń króciutko sobie spróbujmy określić. Więc jedno takie, powiedzmy najbardziej oczywiste, to jest mowa o świecie po prostu naturalnym. To mamy choćby takie ogólne po prostu spojrzenie. To jest Ewangelia Jana 3,17. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Świat jako po prostu miejsce. W znaczeniu świat, no po prostu tu, gdzie żyje ludzkość. W innych miejscach Jan mówi o świecie w znaczeniu takim geograficznym właśnie, bardziej takim lokalizacyjnym, jako miejsce, gdzie ktoś tam się wybiera, gdzie ktoś tam idzie sobie, w którym żyją ludzie, troszkę podobne do tego wcześniejszego. I tu choćby możemy sobie zerknąć na pierwszy nasz list do wcześniejszego rozdziału, czwartego, pierwszy list Jana, czwarty rozdział, pierwszy, werset czwarty, dziewiąty, czternasty, siedemnasty, wszystko jest w PDF-ie. Umiłowani, nie każdemu duchowi dowierzajcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Tutaj świat nie jest w jakikolwiek sposób określony, dobry, zły, prawda, że coś tam tylko po prostu jest miejscem, w którym ktoś tam się objawił. I pozostałe wersety tego czwartego rozdziału Janowego pierwszego listu też w ten sposób świat pewnie rozumieją. Dalej, świat u Jana może oznaczać też wartości światowe, jakbyśmy to powiedzieli, takie myślenie światowe, czyli coś, co nie przyjmuje perspektywy wiary. Nie zgadza się z tym, co mówi Pan Bóg. Są to jakieś działania czy sposób myślenia przeciwne Bogu, przeciwne nie w sensie wrogie, ale po prostu, no ale nie, no ja uważam, że tak, nie, że przyjemność, grzechy, to jest dopiero fajne, nie? I tak u Jana na przykład świat jest określony w drugim, w pierwszym liście Janowym, drugi rozdział 15-17, nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie, jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia pochodzi nie od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto zaś wypełnia wolę Boga, ten trwa na wieki. I wreszcie, jeszcze jedno rozumienie słowa świat może być takie, że określa ono siły wrogie Panu Bogu, już takie aktywnie wrogie, jakichś przeciwników, które
no, też są pod władzą zła, pod władzą złego ducha. I tak na przykład możemy odczytywać trzeci rozdział pierwszego listu do Jana. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Nie dziwcie się, bracia, że świat was nienawidzi. I są też tu podane jeszcze pozostałe fragmenty. Świat w rozumieniu Jana. Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy złego. To jest pierwszy list Jana 5, 19. Więc tak w sposób praktyczny możemy uczyć się rozumieć, jak co ma na myśli Jan, kiedy używa tego słowa kosmos, słowa świat. To teraz werset 5. Przechodzimy do kolejnego wersetu i czytamy w nim: któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Słowo znowu zwycięża, które już sobie omawialiśmy jako Nike czy aparaty fotograficzne, to słowo tu jest w czasie teraźniejszym. To nie jest jakiś wyjątek straszliwy, ale możemy to ciekawie zrozumieć, że ten czas teraźniejszy oznacza pewne trwające zwyciężanie, jakieś nie zwycięstwo tylko w jednym momencie, ale że to, że zwyciężamy ciągle, tyle, to jest bardzo pozytywne spojrzenie, bardzo dobra wiadomość, że to zwycięstwo jest trwałe, takie rozciągnięte, czy ono cały czas działa, że tak powiem, ale zakładałoby to, że wciąż trwa też walka, bo ostatecznie zwycięstwo bez walki chyba się nie dokonuje. Jeśli mówimy o zwycięstwie, to mówimy o jakimś pojedynku, o jakiejś wojnie, o jakimś zmaganiu, tym samym o jakimś przeciwniku, rywalu, być może wrogu. Więc zarówno to jest pozytywne, że to zwycięstwo trwa, że kto zwycięża wciąż świat, jeśli nie ten, kto coś tam, kto wierzy, więc to jest super, ale jednocześnie pamiętamy, że okej, ale to znaczy, że trwa cały czas walka, że świat leży w mocy złego, więc walczyć trzeba. Więc zwycięstwo tak, ale przejdzie przez walkę, więc nie da się zrobić tak, żeby sobie siedzieć i zwycięstwo się samo dokona. Tylko jest to przypomnienie, że walka cały czas trwa, że jesteśmy w tę walkę włączeni czy niejako wrzuceni. Ten obraz odniesienia zwycięstwa jest często, on się często pojawia w kontekście wojskowym, właśnie takim militarnym, wojennym. Też w zawodach sportowych czy w jakichś debatach sądowych, w jakichś dyskusjach. Więc zawsze będzie dotyczył jakiegoś konfliktu, który niekoniecznie musi oznaczać coś złego, bo często też jakaś dyskusja czy zmagania, czy działania militarne na poligonie na przykład nie są skierowane przeciwko wrogowi. Natomiast one jednak zakładają zawsze jakąś rywalizację, jakąś potrzebę wyniesienia czy przekroczenia tego, co jest we mnie naturalne. I ta sytuacja, jakaś trudna, nazwijmy to, jakiegoś dialogu, konfrontacji czy debaty, czy kłótni wręcz, ona wymaga ode mnie troszeczkę innego spojrzenia też i na samego siebie. Więc znowu, biorąc pod uwagę kontekst listu, który najprawdopodobniej jest już napisany w czasie prześladowań, to być może jest to z jednej strony dodanie otuchy, ta mowa o zwycięstwie, ale z drugiej strony jednak też przypomnienie, że zwycięstwo czy triumf przyjdzie poprzez te zmagania. Być może tutaj też chodziło bardzo praktycznie o sprawę kultu rzymskiego w znaczeniu czci oddawanej bogom. Czy to są bogowie ci wyznawani w panteonie rzymskim, czy częściowo przejęci też od Greków, czy na przykład chodzi o cześć oddawaną Cezarom, co jak pamiętamy w Cesarstwie Rzymskim nie było czymś specjalnie nadzwyczajnym, że domagali się oni, zresztą za chwilę jeszcze o tym będziemy mówić, domagali się czci boskiej. Więc jeśli chrześcijanie mówili na to, my wierzymy, że jedynym Bogiem jest ten, który stworzył niebo i ziemię. Jezus Chrystus jest Synem, jest też Bogiem, jest Duch Święty. No więc na to Rzymianie mówili, albo uznacie naszych bogów, albo będziemy was prześladować i będziemy was dręczyć i rzucać na arenę lwom i w ogóle. I dlatego Jan na to mówi, że jest zwycięstwo, ale jest też cały czas
walka. Czyli można by inaczej nawet spojrzeć, i to jest takie dla nas też praktyczno umacniające, że walka nie jest przegrana. Nawet jeśli wydawałoby się, że siły przeciwnika na dzień dobry są na tyle potężne, że nie mamy najmniejszych szans nawet, to jednak słowo mówi nam, nie, jest zwycięstwo. Jest zwycięstwo, więc walka ma sens. Podejmuj walkę, nie wycofuj się, nie pozwalaj się zdominować przez jakieś fale takie osłabienia, zniechęcenia, rozczarowania, czy może gniewu, tylko cierpliwie pamiętaj, jest zwycięstwo. I to ten piąty werset kończy się pytaniem, tak proponuje nam tłumacz tutaj pytanie, że któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. I dla niektórych jest to pytanie retoryczne, bo w klimacie biblijnym to takie pytanie, czy Pan Jezus jest Synem Bożym, jest, jest retoryczne. No bo oczywiście, że jest. Więc nie pytamy, żeby się dowiedzieć, czy jest, tylko pytamy po coś tam, żeby coś tam innego wydobyć, zrozumieć być może. Ale możemy to też rozumieć jako twierdzenie, jako takie jasne wskazanie na to połączenie, że wiara w to, że Jezus jest Synem Boga rzeczywiście, że ona nas prowadzi do zwycięstwa, że to jest początek naszego zwycięstwa, przede wszystkim w tym, że sam Chrystus zwyciężył na krzyżu śmierć, cierpienie, zło i diabła. Tym bardziej też, jeśli weźmiemy pod uwagę, to troszkę wyprzedzam fakty, ale jeśli weźmiemy pod uwagę Ewangelię, która dzisiaj mówi o Tomaszu, czy może najpierw o tym, że Pan Jezus przychodzi pierwszy raz w dzień zmartwychwstania do uczniów i posyła im Ducha Świętego, mówiąc, komu odpuścicie grzechy i tak dalej. Potem jest Tomasz i potem jest to zakończenie Ewangelii, takie podsumowanie Ewangelii Jana, gdzie właśnie mowa jest o tym, to jest Jana 20:31, gdzie mowa jest właśnie o tym, jak ważna jest wiara w to, że Jezus jest Synem Boga, bo ona jest ożywiająca, ona ożywia, a w kontekście Pana Jezusa, który przed chwilą zmartwychwstał, no to oznaczałoby, że ta wiara ma moc wskrzeszania nas, przywracania nam życia z różnych śmierci naszych, braku nadziei, rozczarowań i tak dalej. Przechodzimy do wersetu 6, który mówi: Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo duch jest prawdą. To jest jeden z najtrudniejszych do przetłumaczenia, ale też do zrozumienia fragmentów czy wersetów biblijnych. Interpretacji jest tu cała masa. To, jak zrozumiemy, czym jest list świętego Jana, pozwoli nam też obrać pewien konkretny kierunek rozumienia tych trudnych fragmentów, trudnych wersetów. W każdym razie, bardzo ogólnie rzecz biorąc, nie wchodząc tutaj w szczegóły, bo to nie jest nasz cel i też nie ma zupełnie takiej potrzeby, żeby jakoś tam bardzo głęboko się zagłębiać w te kwestie historyczne i tak dalej. Natomiast musimy pamiętać, że istnieje już jakaś opozycja. I Jan mówi bardzo jasno i bardzo mocno: antychryści. To nie są jacyś ludzie, którzy popełniają błędy, którzy w swoich rozmyślaniach poszli nie w tym kierunku troszeczkę. Oni są dobrzy ogólnie, tylko minimalnie nie wycelowali, prawda, ze zrozumieniem tego, o co chodziło. Nie, on mówi jasno: antychryści, czyli ktoś, kto jest antychrystusowy, jest przeciwny Chrystusowi, nie jest obok, kiedy mówimy właśnie, tak jak tłumaczyliśmy te znaczenia słowa kosmos, świat, że ktoś, kto nie przyjmuje po prostu Pana Boga, no ale nie jest jakimś mordercą, nie wiem, nie robi jakichś strasznych rzeczy, to tutaj być antychrystem to jest to znaczenie słowa kosmos jako rzeczywistości wrogiej Panu Bogu, która aktywnie włącza się w walkę z Kościołem. Więc kiedy czytamy w takim razie, że Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi, to moglibyśmy zrozumieć, że w takim razie ci przeciwnicy, wrogowie, antychryści, o których tutaj wcześniej mówi w poprzednich wersetach czy rozdziałach, mówi Jan o tych, którzy są fałszywymi prorokami, że mają ducha antychrysta, że antychryści właśnie, czyli w każdym razie oni rozumieliby czy głosiliby, że Jezus przyszedł tylko w wodzie. I na to mówi Jan, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi.
No dobrze, ale co to w takim razie znaczy? Bo to, że w porządku, potrafimy wyciągnąć z tego tekstu to, że ktoś mówił tak, że w wodzie, a ktoś mówi, czyli Jan mówi, że Kościół, czyli głosi, że nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. Ale co znaczy woda, co znaczy krew, co znaczy przyjście tutaj w ogóle? Czy przyjście oznacza narodzenie, czy przyjście oznacza przyjście gdzieś tam w jakimś momencie życia Pana Jezusa, czy przyjście oznacza bardzo ogólnie pojawienie się Chrystusa, już nie w sensie w Betlejem, tylko po prostu jakoś tak Chrystus jako wydarzenie, jak to nieraz tak tłumaczymy, zbawcze. Więc to jest pewne wyzwanie, żeby jakoś próbować myślą ogarnąć to, co nam Jan przekazuje. No i spróbujmy sobie króciutko kilka takich myśli dotyczących tego trudnego, bardzo 6 wersetu 5 rozdziału 1 listu świętego Jana zobaczyć. Zatem woda i krew, co od razu by się może nam mogło kojarzyć z 19 rozdziałem Ewangelii Jana, z 34 wersetem, który mówi o jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok Jezusowi, który jest na krzyżu, a natychmiast wypłynęła krew i woda. No więc krew i woda tu, krew i woda tam, okej, czyli jakoś możemy zrozumieć moment ukrzyżowania i rzeczywiście już od czasów dosyć wczesnych, bo od świętego Ambrożego, od świętego Augustyna przyjmujemy, że to jest fragment dotyczący sakramentów. Sakramentów chrztu, woda i Eucharystii, krew. I rzeczywiście w ten sposób w wielu innych kontekstach wodę i krew tak rozumiemy. Jako sakrament, jako ten taki obraz, który odsyła nas do rzeczywistości duchowej. I tak rzeczywiście może być. Natomiast też dzisiaj, bo jednak Augustyn i Ambroży to jest kilkanaście wieków wstecz, więc panowie żyli jednak te setki lat temu. No a oczywiście egzegeza idzie do przodu, czyli próbuje odkrywać pewne rzeczy, nie chcę powiedzieć głębiej, bo to by znaczyło, że Ambroży czy Augustyn odkrywali płytko, co oczywiście byłoby herezją samo w sobie prawie. No natomiast jednak szukamy też, mając nowe narzędzia, choćby kwestie odkrycia nowych fragmentów biblijnych w Qumran, czy tak jak bardziej się mówi to dokładniej, te zwoje z nadmorza Morza Martwego, ponieważ no, Qumran to jest jedno z miejsc, a tych miejsc było więcej. Więc te odkrycia też nam pokazują inne manuskrypty, jakieś inne spojrzenie i tak dalej, i tak dalej. Więc no, ogólnie rzecz biorąc, nasza wiedza o Biblii, mówiąc tak bardzo ogólnie, czyli o świecie biblijnym, o kulturze, historii i tak dalej, odkrycia pozabiblijne, przecież cała archeologia biblijna wystrzeliła stosunkowo niedawno. To się wiąże oczywiście z kwestiami politycznymi, że można było w tych krajach już biblijnych coś tam robić. Wiąże się to z techniką, czyli z narzędziami, z maszynami, które mamy, które gdzieś tam mogą głębiej, mocniej kopać. Z naszą wiedzą też porównywania różnych elementów, a więc z komunikacją, że ktoś tam w Egipcie, a ktoś tam gdzieś w Mezopotamii i dzięki temu już, złożymy jedno do drugiego i mówi nam to coś więcej, więc ogólny rozwój nauki sprawia, że coraz więcej wiemy o Piśmie Świętym, czy o tym świecie biblijnym i przez to też możemy wchodzić głębiej w tekst. Zatem od czasów Augustyna i Ambrożego no, trochę też już inaczej patrzy się na te słowa, czy te określenia woda i krew i możemy też rozumieć to słowo przyjście, o którym wspomniałem, że jeśli rzeczywiście byłoby tak, że woda i krew oznaczają sakramenty, no to znaczy, że to przyjście Jezusa byłoby tylko w jakiejś takiej formie, że przyjście w sensie działania, dania czegoś, no nie? Że On daje swoje ciało, swoją krew, raczej wodę daje, w sensie chrzest i krew jako Eucharystię. Natomiast raczej rozumiemy dzisiaj, czy przynajmniej część biblistów proponuje, żeby spojrzeć na to przyjście Jezusa nie w sensie Jego działania, tylko raczej przyjścia w znaczeniu pojawienia się. No i też tu mówimy o chrystologii, czyli o tym, kim Chrystus jest. I mówią bibliści, no nie wiadomo, czy rzeczywiście jest uzasadnione, żeby natychmiast myśleć o sakramentach, kiedy na razie próbujemy rozpoznać troszkę głębiej, co jest mówione o Chrystusie, a nie o Jego działaniu, bo to działanie jakby przyjdzie później. Na razie zastanawiamy się bardziej nad Nim samym. I dobrze byłoby też pamiętać,
że mimo wszystko no, przyjście Pana Jezusa nigdy nie jest przyjściem takim, że On przychodzi i mówi, no co u Was słychać, cześć, cześć, no to na razie, nie? Tylko jednak przyjście Jezusa zawsze oznacza jakieś Jego działanie, w sensie nawet nie konkretne akty, ale samo Jego przyjście już zmienia wszystko. Przyjście Boga na świat no, jest czymś no, totalnie zmieniającym wszystko. Więc znowu tak podsumowując troszeczkę, można by powiedzieć, że prawdopodobnie przyjście oznacza jakąś misję zbawczą Pana Jezusa. Może nie mówimy jeszcze o konkretnych jakichś wydarzeniach, ale patrzymy na to przyjście jako na coś, co wszystko zupełnie zmienia. Jakby wywraca do góry nogami, albo odwrotnie, nogami do dołu odwraca, czyli stawia wszystko tak, jak trzeba, prawda? Głowa troszkę w chmurach, nogi na ziemi. I to przyjście Chrystusa wszystko po prostu jak należy ustawia. Być może też jest tak, niektórzy mówią, że określenie woda może się odnosić do jego ciała, czyli do jego działania ludzkiego, woda i krew, w sensie woda, która właśnie wypłynęła z boku, krew, która no też wypłynęła nie tylko w momencie przebicia jej włócznią, chociaż tak mamy dokładnie u Jana oczywiście podane, ale może to oznaczać po prostu człowieczeństwo Pana Jezusa, czyli mowa jest tylko o Jego człowieczeństwie, że On przyszedł jako człowiek. Jest to jakieś takie skierowanie na Jego ludzką naturę. Inni dalej idąc mówią, że być może jednak wodę powinniśmy zrozumieć jako chrzest, ale chrzest Pana Jezusa, chrzest w Jordanie. W momencie, kiedy wstępuje Duch Święty, kiedy rozpoczyna się ta oficjalna ziemska działalność Chrystusa. Natomiast krew odnosiłaby się do Jego śmierci, więc woda i krew mogłyby określać Jego ziemską misję. Te takie dwie klamry spinające całą działalność i to byłby Jordan, chrzest, woda i krzyż, Golgota, krew, śmierć. I gdyby tak było, i wielu biblistów w tym kierunku idzie, to mogłaby to być odpowiedź wobec herezji niejakiego Kerynta, czy też Cerynta, to tam różnie możemy spotkać jego imię podane, który on gdzieś tam poszedł w stronę gnozy, która tak ogólnie mówiąc przyjmowałaby taką wersję świata, że jest dwóch bogów, dobry i zły, i Bóg dobry, wiadomo, robi rzeczy dobre, stwarza rzeczy dobre, Bóg zły jest odpowiedzialny za zło. Jest to oczywiście herezja, Pan Bóg tak się składa, że jest jeden i to w trzech osobach. Natomiast Jan odpowiadając Keryntowi podkreślałby, albo inaczej, Keryn mówiłby, że Chrystus otrzymał Ducha Świętego przy chrzcie w porząsiu, no i działał przez swoje życie, natomiast w chwili śmierci, kiedy Ducha oddał, jakby stracił go, już nie miał Ducha, co oznacza, że śmierć Jezusa nie ma żadnej mocy zbawczej. Że, no okej, okay, zmartwychwstał, co tak, to troszeczkę Keryntowi chyba nie do końca się zgadzało, bo mówi, no nie wiem, zmartwychwstał, tak powiedzmy jakoś tego, ale już nie był kimś nadzwyczajnym, nie? Był nadzwyczajny w momencie, kiedy miał Ducha, czyli od chrztu aż do wyzionięcia Ducha, czyli aż do śmierci na Golgocie. I krótko mówiąc, dla Kerynta i dla jego tych, którzy poszli za jego nauką, śmierć Jezusa no, nie ma żadnej mocy zbawczej. I Jan oczywiście w sposób dla nas zupełnie zrozumiały, mówi, no to są bzdury po prostu, to są głupoty, herezje i rzeczy bardzo szkodliwe i trzeba na to odpowiedzieć. Tu przeczytamy sobie tylko fragment, kilka zdań dosłownie z dzieła świętego Ireneusza z Lyonu, Adverses Hereses, czyli przeciwko herezjom. To jest rzecz bardzo wczesna, ponieważ Ireneusz zmarł około roku 200, czyli dosyć szybko, znaczy niewiele czasu upłynęło od czasów biblijnych, od tego, co podaje nam list świętego Jana Apostoła. To jest księga pierwsza i rozdział 26, pierwszy punkt. Pewien zaś Cerynt, inne źródła tłumaczą to imię jako Keryt, ale C i K to dosyć podobna historia. Zatem pewien zaś Cerynt nauczał w Azji, że świat nie został wcale stworzony przez pierwszego Boga, tylko przez jakąś potęgę oddzieloną i bardzo odległą od owej pierwszej istoty, która jest ponad wszystkim i że nie znał Boga, który jest ponad wszystkimi rzeczami. Zakładał on też, że Jezus nie narodził się z dziewicy, gdyż wydawało mu się to niemożliwe, ale że był synem Józefa i Maryi, podobnie jak wszyscy pozostali ludzie. Przewyższał natomiast wszystkich w sprawiedliwości, mocy i mądrości.
No, chociaż tyle. Po chrzcie natomiast od owej pierwszej istoty zstąpił na niego Chrystus pod postacią gołębicy. I od tego momentu zaczął głosić nieznanego Ojca i czynić cuda. Teraz ciekawie się robi. Na koniec zaś Chrystus opuścił Jezusa, który to Jezus przecierpiał mękę i zmartwychwstał. Chrystus natomiast pozostał wolny od cierpienia, istnieje on bowiem jako istota duchowa. No tyle ów Kerynt, Ceryn i jego herezja, do której, jak przypuszczamy, odnosi się święty Jan w swoim liście. Nie rozumiemy jednak do końca, czy Jan, mówiąc o wodzie, faktycznie ma na myśli chrzest Pana Jezusa w Jordanie i też czy ma na myśli jego ludzką działalność, w sensie jego przyjście jako człowieka. No bo jak już wspominaliśmy, pamiętamy o tym, że Jan ani jednego, ani drugiego wydarzenia nie wspomina w swojej Ewangelii, więc nie mówi bezpośrednio o narodzinach i o chrzcie Pana Jezusa w Jordanie, co oczywiście nie wyklucza, żeby gdzieś odnosił się do tych wydarzeń, bo ostatecznie no, przy narodzinach nie był i przy chrzcie być może prawdopodobnie też nie był, może gdzieś tam uczniowie byli przypadkiem, prawda, ale jeśli tak można by powiedzieć, przypadkiem. Natomiast no, jasne jest, że to są wydarzenia, o których Jan wiedział i które są istotne, natomiast on, jak już wcześniej wspominałem, no, z różnych powodów nie opisuje ich w swojej Ewangelii, więc nie wiadomo, czy tutaj w tym fragmencie takim troszkę enigmatycznym by się odwoływał do czegoś, czego sam nie napisał. Jeszcze inni próbują rozumieć wodę jako symbol Ducha Świętego, tak też my przyjmujemy często. Woda jako znak, symbol Ducha Świętego i mogło to by oznaczać, że Jezus przyszedł przez wodę, czyli przez działanie Ducha Świętego, objawienie, jako objawienie Ducha Świętego, który przychodzi. A wtedy krew, no, można by rozumieć jako ludzkość, jako ludzką naturę Pana Jezusa, jako Jego człowieczeństwo. I w tym znaczeniu Jan tłumaczyłby, że Jezus nie przychodzi tylko w sposób duchowy, tylko przez jakieś objawienie, w sensie właśnie duchowe, Duch Święty i w ogóle, ale przychodzi też jako człowiek, stał się po to człowiekiem, żebyśmy mogli lepiej zrozumieć, przyjąć to, co nam przekazuje. Więc nie tylko przez objawienie jakieś może wewnętrzne, nie wiadomo jakie, ale też przez tradycję, przez taki sposób ludzki. Więc to jest taki troszkę wachlarz szeroki tych sposobów rozumienia tego trudnego fragmentu. Może też dobrze jest mieć cały czas na uwadze to, że Jan odpowiada na błędy, na jakieś głoszenie bzdur, więc jego nauka jest ukierunkowana właśnie ku temu. To nie jest jakiś wykład taki niezależny, wykład czysty, tak byśmy powiedzieli, nie? Że dzisiaj będzie wykład, powiedzmy, o tym, że Pan Jezus jest jedną osobą, ale ma dwie natury, naturę ludzką i naturę boską i spróbujmy się zastanowić, co to znaczy, że ma dwie natury w jednej osobie. Oczywiście to jest też jeden z dogmatów, który wyznajemy w Kościele, ale on też się nie pojawił tak, że po prostu ktoś zaczął nauczać w ten sposób, tylko ktoś nauczał błędnie, no i Kościół musiał wystosować naukę, musiał w sposób jasny, precyzyjny określić, w co wierzy. Bo wszyscy wierzyli, ale, znaczy wszyscy w Kościele wierzyli, powiedzmy, natomiast no, gdzieś tam na zewnątrz ktoś mówił zupełnie inaczej. No i biskupi na soborze stwierdzili, no okej, no musimy w takim razie jasno napisać, co i jak. No i tak się narodziły pierwsze dogmaty. Zresztą absolutna większość dogmatów, które wyznajemy w Kościele, zrodziły się właśnie jako reakcja na błędy, na herezję. Dopiero te ostatnie maryjne dogmaty są pozytywne, mówimy, w sensie takim, że one się zrodziły z wiary naszej i chcemy tę wiarę dokładnie określić, opisać, natomiast te począwszy od pierwszych wieków dogmaty, one zrodziły się jako wynik walki z herezjami i taką jakiś zaczątek tych zmagań apologetycznych, tłumaczących naszą wiarę, próbujących ustalić też język, bo tu był duży problem. Nie chcę już tam gdzieś gadać naokoło, ale proszę też pomyśleć, mówiliśmy wcześniej o tych różnicach językowych. Proszę pomyśleć, jak dużym problemem jest kwestia dogadania się wschodu i zachodu. Jeszcze w pierwszych wiekach oczywiście nie ma mowy o podziale formalnym na Kościół wschodni i zachodni, tak jak mamy to dzisiaj.
Kościół prawosławny i Kościół katolicki. Wówczas ten podział nie istniał, natomiast na pewno istniał poziom języka, na poziomie języka, czyli tutaj królował język grecki, tutaj panowała łacina. I to są języki zupełnie różne, nie dlatego, że to są inne języki, bo to jest jasne, ale różne też w sensie, można sobie to wyobrazić na zasadzie takiej, że świat rzymski, świat zachodni jest oparty na prawie rzymskim, które jest bardzo precyzyjne, bardzo szczegółowo, konkretnie opisuje, nazwijmy to rzeczywistość, czy jakieś powiedzmy problemy. Natomiast wschód, mówiąc bardzo tak ogólnie i może niezbyt precyzyjnie, ale to dla naszych potrzeb niech to wystarczy, jest bardziej poetycki, bardziej opisuje świat w znaczeniu takiego jakby wzruszenia, tak może by to tak określić. Natomiast Zachód mówi, jest bardziej stąpa po ziemi, jest taki bardziej ociężały, taki bardziej, ale przez to precyzyjny, że łatwiej wiadomo, o to chodzi. A Zachód mówi, Wschód mówi bardziej tak, jakby opisywać ukochaną osobę. Nie, to nie powiemy, że ma czaszkę, prawda, że ma tutaj rdzeń kręgowy i piękne oczodoły ma na przykład, co jest prawdą, niewątpliwie, ale no, tak się nie określa kogoś, na kogo się patrzy, kogo się kocha. Natomiast Zachód właśnie tak pewnie by mógł opisywać. Najpierw tu precyzyjnie zrobimy rentgena i powiemy tu coś tego, tam. Więc to musimy też wszystko mieć gdzieś na uwadze, kiedy czytamy Jana, który jest formą odpowiedzi na czyjeś błędy. Ponieważ błędy te też wprowadzały duże zamieszanie we wspólnocie. To, co mamy dzisiaj choćby. Wystarczy, że ktoś powie coś nieprecyzyjnego. Mi się często zdarza przecież powiedzieć coś nieprecyzyjnego. Mam w głowie jakąś myśl, ale słowami wyrażam ją tak, że nie jest to jasne do końca. I ktoś mógłby sobie pomyśleć, że gadam bzdury. Albo, że głoszę herezję na przykład. Już mi się to zdarzało, że ktoś tam w komentarzach czy w inny sposób dawał mi znać, że doniesie na przykład biskupowi, że ja głoszę herezję. Ale potem jakoś się okazało, że jednak ani tego listu do biskupa nie było, ani jakoś tej herezji się u mnie nie znalazło. Nie przeczę, że wszystko, co mówię, jest jasne i precyzyjne i wspaniałe, natomiast no, uważam jednak, żeby głosić Słowo Boże zgodnie z nauką Kościoła katolickiego. Jeśli mi się taki błąd zdarzy, no to oczywiście będę chciał go wyjaśnić i, no i zmienić i powiedzieć, że tak, to był błąd, przepraszam, to niefortunne sformułowanie, powiedzmy, to było czy coś. Więc jeśli się tak zdarzy, to proszę się nie martwić, bo to będzie moja wina po prostu. Ale chodzi o to, że list Jana jest odpowiedzią na tego typu historię. Więc nie jest to jakieś systematyczne wyłożenie prawd chrześcijańskiej wiary, tylko ustosunkowanie się czy nawiązanie do poszczególnych konkretnych błędów, akurat tych, które w tym czasie, w tym miejscu powiedzmy, gdzieś tam wyskoczyły. To będzie też widać jasno w listach Pawła, który pisząc do konkretnej wspólnoty, do Koryntian powiedzmy, będzie nazywał konkretne grzechy, które tam się pojawiały, to na przykład grzechy seksualne powiedzmy, czy gdzieś będzie pisał indziej, mówiąc o pieniądzach na przykład, o składce, to co wspominaliśmy wcześniej o tym głodzie, który nastąpił w Judei, w Jerozolimie. Więc to też trzeba pamiętać, że Pismo Święte jednak jest osadzone w konkretnych ramach, w konkretnych wydarzeniach, w konkretnych miejscach, co znaczy, że musimy brać kontekst pod uwagę. Oczywiście jest to Pismo Święte, więc jakby ogólnie mówiąc list Pana Boga do nas, więc my możemy czerpać z niego, ale nie pomijając tego, co w tym jest jednak w tekście zapisane. No nie możemy sobie jakoś tam dodawać, wymyślać, że na pewno Janowi chodziło o to, nie biorąc pod uwagę jednak tego, że on polemizował z tym Keryntem czy z jakimiś tam innymi oszołomami, prawda, antychrystami i separatystami, czy jakbyśmy ich chcieli nazwać. Jest taki ciekawy artykuł jednego z księży, znalazłem, który dość szczegółowo właśnie opisuje te kwestie kryzysów, powiedzmy, nazwijmy to teologicznych, w sensie tych błędów doktrynalnych, z którymi Jan walczy. Jakby ktoś chciał, to zostawię link w opisie, można sobie szerzej na ten temat jeszcze poczytać. I jeśli jeszcze trzymamy się tego wersetu, to też dodatkową trudność w tłumaczeniu, w zrozumieniu go przynosi nam zmiana przyimka, którą tę zmianę stosuje Jan. Mówi tak, że Jezus jest, Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, ale nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. No to przyszedł przez wodę czy w wodzie? No bo Janie to jest, oczywiście, to można powiedzieć, że to jest tak tylko zmienił tak,
No tak, po prostu w wodzie, przez wodę, to jest to samo, prawda? No nie do końca, bo to jest też ciekawy moment, że w którym czytamy, że Pan Bóg uratował Noego przez wodę. Nie, w wodzie go uratował, prawda? Przez arkę. Nie, nie, właśnie uratował go przez wodę. No to nie rozumiem. A, no to właśnie o to chodzi, że to nie jest to samo, nie? Więc tu podobnie Jan zmienia nam to małe słóweczko, prawda? Przez albo wy. I też nie rozumiemy, dlaczego taką zmianę tutaj podejmuje. To, że Noe jest uratowany przez wodę, to jest jasne dla nas, bo w tym sensie, że ta woda miała być po to, aby... To jest symbol chrztu oczywiście, więc zmazuje grzechy, niszczy grzechy, więc jest on uratowany, Noe, właśnie przez tę wodę, w sensie jakby to jest symbol oczyszczenia i tak dalej. Ale tu trzymamy się tego, że jest to kolejna dla nas pewna trudność, więc podkreślająca, że no nie możemy do czytania Pisma Świętego podchodzić z biegu. Oczywiście nie w tym rzecz, że mamy teraz studiować języki biblijne i tak dalej, bo to byłoby idealne, ale nie jest to dla nas możliwe. Natomiast przynajmniej, żebyśmy pamiętali, że no nie da się tak hop-siup tekstu łyknąć i już wszystko wiedzieć. I jeśli nie rozumiemy, jeśli tekst wydaje nam się trudny, zagmatwany, no nie wiemy, o co chodzi, no to w porządku. To nie ma się co stresować za mocno być może, no bo ten tekst jest po prostu trudny. Trzeba się modlić cierpliwie o światło, żeby Duch Święty nas poprowadził, żeby Chrystus nam, jak uczniom w Emaus, wyjaśniał Pisma, ale nie wolno się zniechęcać. No, diabeł na pewno będzie to wykorzystywał po to, żebyśmy wyrzucili Pismo Święte i sobie wzięli jakąś gazetę albo książkę do czytania. No tutaj, gdybyśmy mieli, powiedzmy, jakoś podsumować, to ten fragment mówi pewnie przede wszystkim znowu o miłości, szczególnie kiedy przystawimy go do pierwszego czytania. No to jest to przypomnienie Janowe, że nie można kochać Pana Boga, jeśli nie kocha się człowieka, jeśli nie kocha się swojego brata. I też no, jest taka ciekawa myśl, która tu się pojawia dotycząca miłości, że nie można kochać Pana Boga, nie kochając brata. Oczywiście ja mówię, że ja kocham Pana Boga bardzo, kocham Cię, Panie Jezu, i w ogóle, ale tego człowieka nie cierpię. I to by mogło sugerować, że miłość jest podzielna w znaczeniu, że ja jestem w stanie miłości dzielić. No, nie jest jednością, nie jest jednorodna, nie jest jakby jednym ciałem, czy tam jednym duchem, jakby to powiedzieć. Tylko mogę sobie podzielić, prawda? Miłość dam Tobie, trochę miłości tutaj, ale to już nie. I Jan nam sugeruje coś innego. Mówi, nie, nie, no, jeśli masz miłość, no to ona musi się z ciebie wylewać, nie celując w nikogo. No, albo się wylewa i jest dla wszystkich, no, albo trzeba zapytać, czy ona jest rzeczywiście. Ja sobie próbuję to zawsze zrozumieć, myśląc o sercu moim, czy o biciu serca, że no nie jestem w stanie moją wolą kontrolować mojego serca. Oczywiście jestem w stanie kontrolować szybkość bicia poprzez jakieś działania. No, jak się przebiegnę, to ono bije szybciej. Jak się położę, to bije wolniej. Ale ogólnie no, wolą nie potrafię go kontrolować. I tu jest, myślę, troszkę podobnie. Nie wiem, czy to jest przykład jakiś w ogóle rozsądny, ale no, jeśli kochamy, to po prostu kochamy. To znaczy mamy... Oczywiście miłość ma różne formy. Jest miłość do rodziców, miłość do współmałżonka, miłość do dzieci, miłość do przyjaciół, miłość do ojczyzny, miłość do yerba mate na przykład. No, co się tak patrzycie? No, nie mam tu mojej miłości w pobliżu, ale no, oczywiście mówimy, prawda, że kocham kotlety na przykład. No nie w sensie, że chciałbym, prawda, się z nimi ożenić, chociaż w sumie może te. Tylko jest to jakaś rzeczywiście forma językowa wyrażenia tego, że strasznie je lubię, no nie? Natomiast no, rozumiemy, że miłość ma różne formy, no ale jeśli chodzi o człowieka, to co mówił na początku, że Jan, jeśli kochasz tego, który daje życie, no to musisz kochać tego, który życie od tego, który życie daje, otrzymał. Że to jest jakby ten jeden mechanizm kochania. Jeśli kochasz tego, który życie rodzi, daje, no to musisz kochać to, co się wykluło, to, co się pojawiło, to, co się urodziło, co zostało stworzone. Więc no, to jest pewne wyzwanie oczywiście. To drugie czytanie, poza wyzwaniami teologicznymi, daje nam też wyzwania takie czysto praktyczne, moralne. Ale na pociechę możemy sobie zerknąć do kilku miejsc w listach Pawłowych, gdzie
apostoł rzeczywiście wskazuje na taką miłość pełną, na miłość, którą bracia mają do siebie. I tu mamy, wypisałem kilka fragmentów, to jest choćby pierwszy rozdział listu do Efezjan, 15-16. Przeto i ja, Paweł mówi, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, braci, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Do Kolosan napisał w pierwszym rozdziale znowu 3-4. Dzięki czynimy Bogu Ojcu, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zawsze ilekroć modlimy się za was, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie, to jest wiara, czyli to, co mówi Jan na początku w pierwszym zdaniu naszego drugiego czytania, i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. Ja bym zaryzykował, że w tym fragmencie Kolosan, pierwszy rozdział 3-4, Paweł praktycznie wskazuje na to, co Jan, no nie chcę powiedzieć teoretycznie opisuje, ale Jan opisuje ogólnie pewien mechanizm, a Paweł mówi o Kolosanach, o ludziach w konkretnym mieście, w konkretnej wspólnocie, ludzi, którzy mają twarze, którzy mają swoje doświadczenia, trudności, swoje grzechy, ale Paweł mówi, no, że usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie i o waszej miłości, jaką żywicie do wszystkich świętych, do swoich braci. Wszyscy święci to nie są, prawda? Święty Piotr, święty Paweł, bo to Paweł pisał, nie? Może już był wtedy święty, nie wiem w jakim stopniu. Może aureolka już mu rosła, ale oczywiście nie mówimy tu o świętych w sensie wyniesionych na ołtarze, tylko jest to forma określenia braci. I potem jeszcze mamy pierwszy list do Tesaloniczan, 1, pierwszy rozdział, 3 werset. Pomnij przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Więc ten trud miłości też święty Jan, święty Paweł wspomina. Ostatnia rzecz, która dotyczy naszego drugiego czytania, to już w ogóle teraz namieszamy niesamowicie. I w zasadzie robię to tylko tak troszkę no, informacyjnie, bo dotyczy to kolejnego wersetu, 7 i 8 właściwie, czyli wykraczającego poza ramy drugiego czytania. Ale tu się pojawia taka rzecz, którą możecie kiedyś spotkać. Czasami gdzieś tam się o uszy wam obije i no, powiem dwa słowa, żeby już potem, żebyście wiedzieli, co to jest. Zresztą zwykle w przypisach w naszych Pismach Świętych jest to napisane, więc sobie można to zerknąć. To jest tak zwany dodatek janowy, comma Johanneum. To są słowa, których nie ma w większości manuskryptów pierwszych. One pojawiają się dopiero w Wulgacie. To są słowa, to zdanie, trzej bowiem dają świadectwo. I tutaj się pojawia nam, a to jest chyba w PDF-ie, tak, ja to wpisałem. W niebie Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej są jednością i trzej są, którzy dają świadectwo na ziemi. I potem 8 werset, Duch, Woda i Krew, a ci trzej w jedno się łączą. Gdyby te słowa rzeczywiście były od samego początku, no to by był jakiś sygnał dotyczący Trójcy Świętej. Taki mega wyraźny. Ale jednak no, większość najstarszych manuskryptów tych tekstów nie ma. Mówię o tym też dlatego, że jest to dość dla mnie osobiście interesujący przykład, w jaki sposób, bardzo ogólnie rzecz biorąc, kościoły protestanckie mimo wszystko przyjmują tradycję. Bo wiemy, że no, przyjmują znowu bardzo ogólnie zasadę sola scriptura, czyli samo tylko Pismo Święte, samo Słowo jest podstawą wiary. Dla nas jest to także tradycja, czyli sposób, w jaki Słowo było rozumiane, jak się rozwijało. Przyjmujemy tradycję ojców Kościoła przede wszystkim, szczególnie tych, których określamy jako doktorów Kościoła, których nauka bardzo pomogła nam zrozumieć wiele rzeczy. I o ile dzisiaj, powiedzmy, mamy przyjęte normy wiary, których nie ma w Piśmie Świętym, no ale przyjmujemy je dlatego, że one wyrosły. Pismo Święte jest pniem, z którego wyrasta potem wyrastają gałęzie. No i tak możemy rozwijać na przykład naukę o sakramentach, chociaż nie mamy przecież mowy w Nowym Testamencie o sakramentach, w sensie dosłownie nie ma tam słowo sakrament w odniesieniu do znaku widzialnego, łaski, której nie widać, czyli powiedzmy do chrztu, gdzie znakiem widzialnym jest woda i słowa kapłana, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, i niewidzialny znak, czyli oczyszczenie z grzechu pierworodnego, włączenie do Kościoła i tak dalej. No nie ma w ten sposób tego ukazanego, ale ta nauka się rozwinęła w sposób naturalny, ponieważ Kościół, w którym Duch Święty działa, po to został zesłany między innymi, żeby prowadzić Kościół dalej także w sensie poznawania, jak mówi Jezus, On doprowadzi was do całej prawdy, no to wierzymy, że Duch Święty nas prowadzi. Natomiast w kościołach protestanckich jednak jest to no, przynajmniej dość, nazwijmy to,
spojrzenie na tradycje takie nieufne, mówiąc delikatnie. Natomiast to właśnie, ten dodatek Janowy jest takim ciekawym przykładem, ponieważ wyznania wiary protestanckie, czy katechizmy protestanckie przyjmują ten werset, który tu się pojawia. I to są dawne rzeczy, bardzo dawne. Natomiast współcześnie nauka biblijna protestancka, doskonale rozwinięta, no, pokazuje jasno, że tych słów jednak najprawdopodobniej nie było od samego początku. One gdzieś tam zostały dodane jako glosa, jak mówimy, jako pewny dodatek, być może jako pewne wyjaśnienie. No i to jest pewna zagwozdka, bo jeśli tego nie było od początku, a wyznania wiary przyjęły to, no to jak to zrozumieć? No i ogólnie rzecz biorąc, znowu można sobie znaleźć artykuły na ten temat. No i jest to tłumaczenie i dla nas jest ono absolutnie zrozumiałe, że no dobrze, w porządku, ale jednak no, nauka się rozwija, my rozumiemy coraz więcej, widzimy coraz więcej, więc nawet jeśli nie ma czegoś w Piśmie Świętym napisanego tak ciach w ten sposób, no to my możemy wywnioskować, rozumiejąc, że okej, od tego dochodzimy do tego do tego i od tego do tego. Więc no to tylko znowu podaję jako taką pewną ciekawostkę. W sensie czegoś, co być może nam się przyda w przyszłości, gdzieś tam się z tym być może spotkacie. No i w takim razie pozostaje nam Ewangelia.